września przynosi nam co roku niezwykły dzień. Jest to Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jak zawsze w naszym mieście zorganizowano huczne obchody. W sobotę o godzinie 15 odprawiono mszę świętą w kościele świętych apostołów Filipa i Jakuba. Następnie uczestnicy udali się na rynek w uroczystym przemarszu. Tam czekała masa atrakcji, występy i koncerty oraz stoiska z wyrobami m.in. warsztatów terapii zajęciowej i uczniów zespołu szkół specjalnych. Na scenie i przed nią zabawa trwała do późnego wieczora. Zagrali m.in. orkiestra KWK Borynia, Mo Better Rap, zespół taneczny z Lilla House oraz Tabu. Dzień ten był doskonałą okazją do integracji osób z niepełnosprawnościami i osób zdrowych. Rozpoczynają nasze żorskie mażoretki i orkiestra kopalni Borynia. Wszyscy, którzy znajdują się na rynku, proszę o wielkie brawa. Serdecznie witamy jak co roku. Ani nie słyszę braw! Tak jest, no nie jest wcale tak mało ludzi na rynku. Prosimy naprawdę o serdeczne powitanie. Bardzo dziękujemy zawsze przepięknym, kolorowym mażoretkom, które zawsze upiększają nasz korowód. Serdecznie również witamy orkiestrę KWK Borynia. I oczywiście korowód wszystkich naszych wychowanków, uczestników.